Czasami każdy ma już dość. Gloria mania patri, comparsit gloria natur. I zdarza się to jak najbardziej również księżom. I również mi się czasem zdarza, że mam już serdecznie wszystkiego dość. Nie tak dawno ktoś mnie zapytał, jak to było, jak to jest prowadzić tą szkołę, jak to było przez wszystkie te lata. I w ramach odpowiedzi na to pytanie powiedziałem, że w sumie najtrudniejsze w tym wszystkim było ciągłe gaszenie pożarów. To znaczy ciągła próba naprawiania tego, co albo ktoś zepsuł, albo co sam zepsułem. I w pewnym momencie, gdy człowiek widzi różne rzeczy, które się rozpadają, które, mam na myśli niekoniecznie rzeczy fizyczne, że rozpada się ławka w kościele, tylko raczej mam na myśli takie rzeczy bardziej organizacyjno-strukturalne, jakaś praca, cokolwiek, co może się popsuć, a prawie wszystko na tym świecie może się popsuć. No i gdy takie rzeczy jedna po drugiej się psują, gdy trzeba dźwigać ciężar kolejnych takich kryzysów, pożarów, próbować naprawić właśnie to, co ktoś inny popsuł, ale jeszcze gorzej, gdy trzeba naprawiać to, co samemu się zepsuło, gdy trzeba też wziąć na siebie ten ciężar tej odpowiedzialności, że tak, faktycznie nie dopilnowałem, nie dopatrzyłem, że trzeba było tutaj wcześniej zareagować, trzeba było zrobić to jakoś inaczej. To wydaje mi się, że w tej pracy w szkole jest najtrudniejsze. I czasem, gdy nawet wielokrotnie, gdy już jestem w takim właśnie stanie, gdy faktycznie ciężar tego wszystkiego wydaje się zbyt duży i to jest, może wydawać się zaskakujące, ale jest w 100% prawdziwe i wielokrotnie mi się już powtórzyło i sprawdziło. Czasami wystarczy po prostu, że pójdę na lekcję. Że pójdę na lekcję, popatrzę na tych uczniów, na was, chwilę z wami popracuję i nagle wydaje mi się, że to wszystko, czy znowu wydaje mi się, że to wszystko jednak ma sens, że warto dźwigać te ciężary, a czasami nawet wystarczy długa przerwa na stołówce. A zapewniam was, że to nie jest dyżur, który jest zasadniczo pożądany przez nauczycieli, bo jest głośno na stołówce, dużo tam się dzieje, jest dużo osób. Raczej zasadniczo nie jest to przyjemny sposób spędzania czasu. A jednak nawet tam zdarza mi się, szczególnie wtedy, gdy tylko was obserwuję, zdarza mi się, że i tam po prostu właśnie w takim trudnym momencie stwierdzę, warto jednak wszystkie te ciężary dźwigać. Staram się w ten sposób naśladować tą miłość Pana Boga. Miłość Pana Boga, który patrzy na nas nieustannie i przecież widzi naszą grzeszność, naszą słabość dużo lepiej niż my sami ją widzimy. Widzi cały ogrom tej niedoskonałości. Widzi w jednym prostym spojrzeniu cały ciężar grzechu całej ludzkości. Dużo wyraźniej niż ludzkość jest w stanie to dostrzec. A jednak jego karząca ręka nie unosi się nieustannie nad nami, tylko daje nam ten kolejny dzień. Daje nam kolejny dzień, daje nam wszystkie łaski potrzebne do tego, żebyśmy się naprawiali. I dzisiaj o tym właśnie chcę do was mówić. Podobnie jak też mówiłem i na rekolekcjach dla nauczycieli na początku roku i również na mszy świętej, na rozpoczęcie roku szkolnego, bo temat jest już od samego początku przemyślany właśnie jako spójny. Temat tej miłości Pana Boga do nas i później wdzięczności, którą my jesteśmy za to Panu Bogu winni. Być może pamiętacie, mówiłem wtedy o tym, że ta miłość Pana Boga wyraża się właśnie w tych dwóch aktach. Najpierw Pan Bóg daje nam kolejny dzień.
daje nam kolejne godziny, utrzymuje nas w istnieniu. To cały czas wymagamy tego, cały czas jesteśmy tak bardzo zależni od Pana Boga, że gdyby On chciał, żeby świat przestał istnieć, to po prostu by przestał. I tu nawet nie potrzeba właśnie jakiegoś innego aktu działania ze strony Pana Boga. Po prostu wystarczyłoby, żeby nas nie trzymał w swojej dłoni i obrócilibyśmy się w nicość. A więc Pan Bóg tak codziennie, w każdej sekundzie naszego życia trzyma nas w swojej dłoni i pomimo naszych słabości, naszej grzeszności, pomimo tego, że przecież wciąż na nowo Go obrażamy, jednak nas ze swojej dłoni nie wypuszcza. I drugi akt tej Bożej miłości. Oczywiście Pan Bóg, patrząc na tą naszą nędzę, na nasze grzechy, nie chce, żebyśmy w ten sposób pozostali, żebyśmy ciężar tych grzechów nieustannie tak samo dźwigali. Chce, żebyśmy się naprawiali. I dlatego, trzymając nas w swojej dłoni, nieustannie obdarza nas swoimi łaskami po to, żeby nas naprawiać. Po to, żebyśmy my mogli nas samych naprawiać. I nie ma lepszego momentu do rozważania tych wielkich, wielkich zagadnień niż Adwent właśnie. Specjalnie zostawiłem zapaloną świeczkę adwentową, żebyśmy cały czas pamiętali, żeby ona cały czas nam przypominała, jakie są to rekolekcje, że są to rekolekcje adwentowe. Mam nadzieję, że każdy z Was już był na mszy rolatni w tym roku. Jeśli jeszcze nie, to proszę jak najszybciej to nadróbcie. Natomiast gdy jesteśmy na tej mszy rolatni pośród tych ciemności, doskonale oddaje to ducha tego czasu Adwentu. Mamy wejść w tą ciemność. Co to znaczy? To ciemność nie pozwala nam się rozglądać. Gdy jesteśmy na mszy rolatni, to nie da się podglądać, co tam, jak, kto jest ubrany, kto jest w kościele i co się dzieje, bo po prostu jest ciemno i niewiele widać. I automatycznie nasza uwaga skupia się wtedy na ołtarzu, który jest rozświetlony tymi dziesiątkami świec, który faktycznie jaśnieje pośród tej ciemności. To jest bardzo dobra alegoria, bardzo dobry obraz dla czasu Adwentu. Otóż powinniśmy w tym czasie w sposób szczególny zostawić na chwilę te różne światowe sprawy, które cisną nam się do głowy. I tutaj od razu proszę Was, żebyście Wy też starali się w trakcie tych rekolekcji zostawić trochę te wszystkie sprawy, które gdzieś tam w Waszych głowach pracują. I postarajcie się skupić faktycznie na ołtarzu, skupić na treściach z tych rekolekcji, na tych wykładach. Zostawcie na chwilę te wszystkie sprawdziany, prace domowe, różne wasze koleżeńskie zatargi i relacje. Zostawcie to na chwilę właśnie w duchu tego czasu Adwentu, w duchu takiej mszy rolatniej i wejdźmy na chwilę w tą ciemność, jeśli chodzi o światowe sprawy. Nie patrzmy na nie i zwróćmy nasze oczy na ołtarz, na te treści, które Kościół w trakcie Adwentu szczególnie nam pokazuje. No i jakie to są treści? To jest przede wszystkim początek historii objawienia, historii zbawienia. Adwent oznacza oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa, więc Kościół szczególnie ten moment będzie tutaj rozważał. My sobie nasze dzisiejsze rozważania zaczniemy od samego początku. Mianowicie od Adama i Ewy. Ale spokojnie, myślę, że nie będziemy potrzebowali na te rozważania aż tak bardzo dużo czasu, pomimo tego, że zaczynamy aż tak bardzo od samego początku. Chciałbym, żebyśmy rozważyli Bożą miłość, która utrzymuje nas w istnieniu i obdarza nas łaskami właśnie od samego początku, zgodnie z duchem tego czasu Adwentu. Spójrzmy na Adama i Ewę. Pomyślmy o nich, jak stworzeni byli jako istoty doskonałe, nieśmiertelne. Adam nawet pomimo grzechu pierworodnego miał żyć 900 lat. Miało to się wiązać z tym, że jego ciało stworzone jako nieśmiertelne, nawet pomimo tego grzechu i tak było jeszcze tak doskonałe, tak bliskie tej pierwotnej wizji Boga, że trzymało się życia przez bardzo, bardzo długi czas.
każdym razie pierwotnie, od samego początku, te ciała stworzone jako nieśmiertelne, jako niezdolne do cierpienia, całkowicie panujące nad sobą. Pierwsi ludzie nie tylko panowali doskonale nad stworzeniem, ale panowali doskonale nad samymi sobą, nad swoim własnym ciałem. Dlatego też nie potrzebowali ubrań, nie odczuwali wstydu, bo doskonale panowali nad swoją pożądliwością. Wstyd jest reakcją na nieuporządkowaną pożądliwość, na to, że człowiek nie potrafi zapanować nad tym, co odczuwa w swoim ciele. Adam i Ewa odczuwali to, co chcieli odczuwać. I dlatego nie potrzebowali ich w ogóle uczucia wstydu, bo po prostu doskonale ich rozum panował nad ich ciałem. Panowali zarówno nad przyrodą, jak i nad samymi sobą. I właśnie dlatego ta pokusa, która ich dotknęła, była tak szczególna. W tym stanie nieśmiertelności, niezdolności do cierpienia, w tym stanie wysokiej doskonałości, gdzie byli faktycznie dziećmi Bożymi, byli obdarzeni łaską uświęcającą, więc od samego początku żyli w tej głębokiej zażyłości z Panem Bogiem. To jest opisane w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg przechadzał się po tym ogrodzie Eden. To znaczy, że był blisko z nimi jak taki towarzysz. Oczywiście nie po prostu na sposób cielesny, natomiast cały czas był blisko z nimi i rozmawiał z nimi w sposób, który pewnie przypominał takie doświadczenia mistyczne. I w tym stanie oczywiście ta pokusa będziecie jako Bóg może być zrozumiała. Że szatan kusi czymś jeszcze więcej. Macie już prawie wszystko, jesteście tak doskonali, ale jeszcze jednego wam brakuje. Jeszcze jednego, tylko jedno was dzieli od Boga. Żebyście sami decydowali, co jest dobre, a co złe. I tak dochodzimy do pierwszego wielkiego etapu, pierwszej wielkiej katastrofy w historii ludzkości. Sami będziecie decydowali, co jest dobre, a co złe. Tylko to was jeszcze odróżnia od Pana Boga. I tak faktycznie Pan Bóg postanawia, daje ludziom praktycznie wszystko w tej pierwszej chwili, ale muszą zaakceptować jedno tylko ograniczenie, że to nie oni będą decydowali o tym, co jest dobre, a co złe. To Bóg ostatecznie zadecyduje. Jeśli powie, że tego wam nie wolno, to tego wam nie wolno. I nie będziecie decydowali, nie będziecie jedli z tego drzewa poznania dobra i zła. W języku Starego Testamentu poznać, a znaczy posiadać. Jest w sumie zrozumiałe, bo gdy coś poznajemy, to również w jakiś sposób to posiadamy. Mamy to przecież w naszej duszy, gdy coś poznaliśmy. A więc ta jedna granica zostaje ludziom postawiona. I gdy zły duch przychodzi, żeby ich kusić, oczywiście przychodzi najpierw, zaczyna rozmowę tak spokojnie. Czy to prawda, że Pan Bóg zabronił wam jeść z owoców tego ogrodu? No i Ewa odpowiada, że nie, tylko możemy jeść z owoców, tylko z tego jednego. Duch to od razu podchwytuje, aha, z tego jednego. A dlaczego z tego jednego nie możecie? No i bo byśmy pomarli. Pan Bóg zaznacza, jakie będą skutki tego, gdy ludzie zdecydują sami, będą chcieli decydować, co jest dobre, a co złe, stracą te nadprzyrodzone dary. Zburzą porządek, który panuje w stworzeniu, ten porządek faktycznie zawali się na nich. Będą musieli umrzeć, będą cierpieli. No ale oczywiście zły duch, nie będzie tak. Wy będziecie jako Bóg. Będziecie jako Bóg. W pewnym sensie zły duch jest mistrzem kłamstwa, a więc potrafi dobrze kłamać. A więc jego słowa faktycznie mają, są na pewnym poziomie prawdziwe. Bo to Pan Bóg decyduje, co jest dobre, a co złe. On stwarzając człowieka, stwarzając nas w takiej, jak i innej postaci, stwarzając nas w ten, a nie w inny sposób, również wpisał w naszą naturę prawo moralne, zasady, jak mamy postępować, żeby to było naprawdę dla nas dobre. To on wyznacza prawo moralne. I gdy człowiek chce sam stwarzać prawa moralne, sam chce decydować, co będzie ostatecznie dla naszej natury dobre, a co będzie naszej ludzkiej natury dobre, a co będzie złe, to faktycznie próbuje być jako Bóg, próbuje wejść na poziom, na który wejść nie może. Próbuje zdecydować za Pana Boga, uzurpuje sobie tą Bożą władzę. Faktycznie jest to próba takiego wejścia w buty Pana Boga, takiego wejścia w rolę Bożą.
boską. Będziemy widzieli w dalszej części naszych rekolekcji, jak Pan Bóg w tym przypadku, w tym kłamstwie, będziecie jako Bóg, jak Pan Bóg wykorzystuje to kłamstwo, jak Pan Bóg tutaj oszuka tego mistrza kłamstwa, jak jego kłamstwo obróci się ostatecznie w błogosławieństwo, jak przekleństwo obróci się w błogosławieństwo, ale to o tym będziemy rozmawiali sobie później. Dobrze wiemy, co się dzieje. Adam i Ewa kosztują z drzewa poznania dobra i zła i od razu odczuwają, że porządek w stworzeniu się zburzył. Widzimy to po tym właśnie, że zaczynają odczuwać wstyd. Dlaczego zaczynają odczuwać? No właśnie dlatego, że porządek w nich się zburzył. Zrozumieli, że nie panują nad sobą, że nie panują już nad swoim ciałem. Zrozumieli, że stracili kontrolę. I później z tego przekleństwa Pana Boga wypowiedzianego do węża i do pierwszych ludzi wynika, że całe stworzenie teraz będzie się buntowało. Ten porządek zawali się na nich. Adamowi, Adam będzie ciężko pracował, ale i tak nie osiągnie tego, czego by chciał. Ta ziemia będzie rodziła mu ciernie. A Ewa będzie wprawdzie pragnęła swego męża, ale ten będzie nad nią panował. I również bóle macierzyństwa Pan Bóg wymienia jako skutek zawalenia się tego pierwotnego porządku, zniszczenia pierwotnego porządku przez pierwszych rodziców. I tak jak rodzice tracą tę łączność z Panem Bogiem, niszczą ten porządek, tak ten porządek nie będzie już w tak prosty sposób naprawiony. Już, no właśnie, ludzkość nie będzie potrafiła tak łatwo wejść z powrotem do nieba, nie odbuduje ogrodu Eden. Pan Bóg od razu w tym momencie, od razu zapowiada ludziom najpierw tak, że będziecie walczyć, że teraz następuje ten czas walki, czas trudu, cierpienia i znoju. Ale od samego początku nie pozostawia ludzi samych sobie. Nie mówi, no to teraz wszystkoście uzepsuli, radźcie sobie sami. Nie, od razu zapowiada potomstwo niewiasty. Od razu zapowiada tego, który ma zetrzeć głowę węża. Mówi o walce, o to nieprzyjaźń kładę, mówi do węża, między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To ono zmiażdży ci głowę. Można też rozumieć zgodnie z zapisem w języku hebrajskim, również jako ona zmiażdży ci głowę. I to jest, ta dwuznaczność jest piękna. Ta dwuznaczność jest bez wątpienia nieprzypadkowa. No przecież w Piśmie Świętym nic nie jest przypadkowe. W języku hebrajskim faktycznie można to słówko przetłumaczyć zarówno jako ono, jak i ona. Z kontekstu jest to raczej potomstwo, ale właśnie również z kontekstu można to odnieść do tej niewiasty, o której przed chwilą była mowa, że jest położona nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę a pomiędzy węża. Znowu to jest coś, do czego wrócimy w dalszej części naszych rekolekcji. Ludzkość upada. I teraz pozostaje wiele, wiele lat, kiedy ludzkość będzie oczekiwała na przyjście Mesjasza. To jest zasadniczo ten czas Adwentu. Ten czas, który teraz właśnie wspominamy. Piękną opowieścią, piękną alegorią całego tego czasu jest opowieść o wieży Babel. Dlaczego ona tutaj tak bardzo pasuje? Bo opowiada o ludzkości, która próbuje odbudować ogród Eden. O ludzkości, która, gdy rośnie w siłę, myśli, że faktycznie udaje się wspiąć z powrotem do nieba. Wieża Babel właśnie to ma symbolizować. To ma być wieża, która aż sięgnie nieba. Ta ludzkość, która przecież stworzona na obraz i podobieństwo Boże i przecież powołana do tego, żeby stać się uczestnikami boskiej natury, poza swoją własną naturę. Oczywiście, że ta ludzkość odczuwa tą potrzebę, to pragnienie zjednoczenia się z Panem Bogiem. I dlatego ta potrzeba, nawet jeśli niezrozumiana, albo źle zrozumiana, zawsze gdzieś tam w nas będzie. I tak ludzkość próbuje o swoich własnych siłach odbudować ten ogród Eden, przywrócić ten porządek. Powstają wielkie cywilizacje, wielkie twory ludzkiej myśli. Powstają wielkie imperia jedno po drugim. Ale okazuje się, że te wielkie imperia, te największe twory ludzkiej myśli, w jakiś sposób przecież doskonałe, jednak od samego początku skażone są
takim zarodkiem upadku, zepsucia. Zwykle kończą się one straszliwą tyranią i zawsze upadają na końcu, zawsze po tych wszystkich wielkich imperiach pozostają tylko ruiny i cmentarze. Przede wszystkim te cmentarze są istotne dla tej myśli, dla tej świadomości, jaki jest nasz los. Bo to ludzkość przez ten grzech pierworodny wpuściła tą śmierć na ten świat. I tak po kolei, kolejne pokolenie żyje coraz krócej, coraz dalej, odchodząc od Adama, od tej pierwotnej doskonałości. Ludzkość degraduje się, żyje coraz krócej. To, co Adam opowiedział swoim dzieciom o Panu Bogu, o tym, co się wydarzyło, to z czasem popada w zapomnienie, gdy mijają pokolenia i pokolenia. Przetrwa to gdzieś tam w jakichś mitach, w jakichś podaniach, ale zmiesza się już z wyobrażeniami, fantazjami i czasami zdegraduje w coś dosłownie złego. I tak ludzkość faktycznie popada w głęboki mrok. I tu wracamy do naszych rorad, do naszego adwentu. To również jest symbolizowane przez ten mrok przyroratni, ta ciemność przed przyjściem Pana Jezusa. Ludzkość, która już jest daleko od Adama i Ewy, już nie pamięta dobrze tego, co Adam nauczył swoje dzieci. Już przetrwało to tylko gdzieś tam w niewyraźnych mitach. Ludzkość, która pragnie odkupienia, odpuszczenia grzechów, ale nie potrafi, nie wie, gdzie go szukać, nie wie, jak to odpuszczenie znaleźć. Oczywiście w tym czasie również, jak w każdym innym, Pan Bóg daje każdemu człowiekowi łaskę, która jest w tej konkretnej, jego konkretnej sytuacji wystarczająca dla jego zbawienia. Każdemu pomaga w ten sposób, żeby on mógł dostąpić zbawienia. I oczywiście przez żal doskonały ci ludzie mogli oczyścić się z grzechu pierworodnego. Ale rozumiemy również, że okoliczności, społeczeństwo, to w jakich okolicznościach człowiek żyje, ma ogromny wpływ na człowieka i może mu bardzo utrudniać prawdziwy żal za grzech. Może mu bardzo utrudniać poznanie Pana Boga i później żałowanie za swoje grzechy. I tak ludzkość wzdycha w ciemnościach, prosząc o przyjście. Niech będzie posłany, niech już będzie zesłany ten, który ma przyjść. I wśród tej ludzkości oczywiście jest Izrael, specjalnie wybrany mały naród, po to, żeby przygotować miejsce dla przyjścia Mesjasza. I ten mały Izrael, który również w sposób szczególny oczywiście musimy wziąć na celownik w tych naszych rozważaniach adwentowych. Ten lud oczekuje specjalnie na przyjście Mesjasza, ma przygotować przyjście Mesjasza. I tam powstają w tym czasie ci wielcy mężowie, Boży prorocy, których też w sposób szczególny w czasie adwentu powinniśmy słuchać, powinniśmy rozważać, których Kościół nam pokazuje. Przede wszystkim ponad wszystkich innych prorok Izajasz, nazwany piątym ewangelistą, dlatego że tak wiele o nadchodzącym Mesjaszu przepowiedział. I właśnie w tym czasie Kościół prezentuje nam tego wielkie proroctwo. Na przykład wielkie proroctwo z 7 rozdziału jego księgi. Gdy Jerozolima szykuje się do oblężenia, król Achaz, który jest królem bezbożnym, czytamy o nim, że złożył swojego syna w ofierze Molochowi. A więc nie był bynajmniej, pomimo tego, że był przecież królem Izraela, to nie był bynajmniej człowiekiem pobożnym. Czcił fałszywe bożki i to do tego stopnia, że złożył w ofierze głównemu bóstwu asyryjskiemu, Molochowi, czyli jednemu z głównych bóstw asyryjskich, swojego syna. Do tego Achaza, który przygotowuje obronę Jerozolimy, przychodzi Izajasz i mówi: nie bój się, królu, bo te dwa niedopałki, to jest dosłowny cytat, pada takie słowa dymiące głownie, oni nie zdołają zagrozić temu miasto. A król raczej nie lubi proroków, bo oni wiadomo mówią o tym, że trzeba żyć pobożnie i nie czcić fałszywych bożków. A więc król mówi: dobrze, dobrze, i wraca do swoich zajęć. Na to prorok idzie za królem i męczy go dalej. Mówi: jak Pan Bóg, to też jest piękny obraz tego, jak Pan Bóg jest dobry, jak Pan Bóg idzie za ludzkością, jak pragnie ludzkości pomóc. Ten prorok idzie za tym królem, bezbożnym królem, który nie chce słuchać tego proroka. Idzie ten Izajasz za królem i mówi: proś o znak. Pan da ci znak.
ktoś o Niego albo tutaj na ziemi, albo w niebie, Pan da Ci znak, pokaże Ci, że jest gotów Ciebie uratować, wyrwać z tego oblężenia. Na co Achaz odpowiada, nie jestem zainteresowany. Nie będę odpowiadał, ubiera to w takie pobożnie brzmiące słowa. Nie będę prosił o znaki, nie będę kusił Boga. Nie będę żądał, po co mi znak od Pana Boga. Ja wiem, nie ma potrzeby. Natomiast dobrze wiemy, znając Achaza, że po prostu mu na tym nie zależy. Nie obchodzi go to, co tam prorok zrobi, czy będzie to cud, czy nie. On po prostu musi zadbać o obronę Jerozolimy i Pan Bóg go tutaj szczególnie nie interesuje. I tą okazję, to zachowanie przecież straszne Achaza, Pan Bóg wykorzystuje w sposób piękny do wypowiedzenia jednego z najważniejszych proroctw w ogóle w historii ludzkości. Izajasz, księga proroka Izajasza, rozdział 7, werset 14, to był w seminarium taki werset, taki fragment z Pisma Świętego, który musieliśmy znać o każdej porze dnia i nocy, obudzeni w nocy, o północy, musielibyśmy wyrecytować dokładnie, gdzie jest to proroctwo. Jest kilka takich cytatów, które po prostu absolutnie każdy seminarzysta musiał znać. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Te słowa wypowie prorok Izajasz, wprowadzając je najpierw słowami: Czy mało jest wam, mówi do domu Dawida, czy mało jest wam, czyli się do domu królewskiego, którego przedstawicielem jest Achaz, czy mało jest wam nękać, obciążać ludzi, że nękacie i mojego Boga? Oto Pan sam da wam znak. I kieruje swoje słowo właśnie nie przez przypadek do całego domu Dawida, do rodu królewskiego, bo Achaz nie zgardził cudem. Achaz nie chce widzieć cudu. On, jego to nie interesuje. Ale dom Dawida, ten dom królewski, całe pokolenie ujrzy ten wielki znak. Oto Pan sam da wam znak. Oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Emmanuel, czyli z nami. W Starym Testamencie imiona mają zawsze bardzo głębokie, symboliczne znaczenie. I to połączenie tych dwóch imion, Emmanuel i Jezus, które później z polecenia anioła Pan Jezus otrzymuje, ono doskonale oddaje to, kim Mesjasz będzie. Emmanuel, Bóg z nami, ten Bóg bliski, ten Bóg, który jest właśnie z nami, i Jezus, czyli ten, który ratuje. Bóg, który jest z nami, który przychodzi po to, żeby nas uratować. Chwilę później Izajasz w rozdziale 9 swojej księgi wypowie słowa, które również będą używane wielokrotnie później w liturgii bożonarodzeniowej. Syn nam się narodził i maleńki został nam dany, a imię jego nazwą Bóg Mocny. Ta zapowiedź bez wątpienia pozostająca w łączności z tym rozdziałem 7, ta zapowiedź tego, że Pan Bóg przyjdzie jako dzieciątko, że nie przyjdzie jako wielki heros i wojownik, tylko przyjdzie jako właśnie Emmanuel, jako Bóg bliski, jako ten, który naprawdę będzie z nami. Prorok Izajasz zapowiada również mękę Pana Jezusa w rozdziale 53 swojej księgi. Przepowiada nam dokładnie na 500 lat przed Panem Jezusem, że tenże Mesjasz, ten Emmanuel, ten Bóg z nami będzie cierpiał i będzie dźwigał nasze winy. I tutaj już doskonale widzimy ten wielki rozmach tego Bożego planu, który chce nas wyciągnąć z naszej nędzy, cały czas nam towarzyszy, ale chce również, żebyśmy zrobili w tym tak wiele sami, jak tylko możemy. Ale o tym będzie już na kolejnej nauce. Teraz jeszcze tylko krótkie spojrzenie na ten czas tuż przed narodzeniem Pana Jezusa. Prorok Izajasz zapowiada przyjście Pana Jezusa na 500 lat przed tymże wydarzeniem. I jak ta ludzkość trwa dalej pogrążona w ciemności. Ale na mszy doradniej nie jest tylko ciemno. Na mszy doradniej są przecież te świeczki. Każdy z nas trzyma taką małą świeczkę, czy powinien albo może trzymać taką małą świeczkę. One symbolizują to oczekiwanie sprawiedliwych Starego Testamentu, którzy pragną, którzy modlą się o przyjście Pana Jezusa, którzy modlą się o przyjście Mesjasza, żeby Pan Bóg się zlitował, żeby Pan Bóg dał nam środki do tego, żeby z grzechów się oczyszczać, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób z tych grzechów się oczyszczać, jak do Pana Boga faktycznie wrócić. I oczywiście wśród nich, wśród tych
łomyków jest jeden absolutnie wyjątkowy. No, nadchodzi ten wyjątkowy moment, wybrany przez Pana Boga i to jest dzisiejsze święto. To jest dzisiejsze święto, mianowicie niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście niepokalane poczęcie oznacza tutaj poczęcie Najświętszej Maryi Panny bez grzechu pierworodnego. To, że ona była zupełnie czysta od samego początku, to znaczy od samego początku obdarzona łaską. Nie musiała, oczywiście nie przyjmowała sakramentu chrztu świętego, bo była obdarzona łaską od samego początku. Oczyszczona od samego początku, ani chwili nie stała pod zmazą grzechu pierworodnego. To jest dzisiejsze święto, święto niepokalanego poczęcia. Gdy Pan Bóg wybiera ten moment, wybiera moment w historii ludzkości i wybiera tą niewiastę, to żeby była całkowicie czysta. I później ona, jej miłość, jej modlitwa, jej wezwanie do Pana Jezusa, ono przyniesie zupełnie inne owoce. Ono, to właśnie ta jej wyjątkowa miłość, całkowicie czysta miłość i modlitwa, jej wezwanie przyjdź, Panie Jezu, jej wezwanie, żeby już Pan Bóg się zlitował, jest oczywiście zupełnie inne niż całego świata. Na mszy roda w niej symbolizuje to roradka, ta dodatkowa świeca wśród świec ołtarzowych. Rozumiemy, że to jest coś absolutnie wyjątkowego, że Kościół tam zdecydował się dostawić tą świecę, ale i tak niewystarczająco oddaje to różnicę pomiędzy tą miłością Matki Bożej a pozostałych sprawiedliwych Starego Testamentu, bo ta świeca powinna jaśnieć jak słońce, jeśli chcielibyśmy oddać tą dysproporcję pomiędzy oczekiwaniem, miłością sprawiedliwych Starego Testamentu a Matką Bożą, która kocha tak bardzo i w tak czysty sposób, że Pan Bóg daje się namówić, daje się przekonać, lituje się nad ludzkością i dzieje się to, co już dobrze znamy, ale o czym jeszcze teraz na tej nauce mówić nie będę. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato, Spiritui Sancto, gloria mania.